Środowisko w Polsce jest ciągle zatruwane, a partia rządząca udaje, jakby nic się nie działo. Tutaj na Dolnym Śląsku chociażby mieliśmy takie przypadki, kiedy była blokowana kontrola składowisk odpadów, czy też wciąż pozostaje pytanie, kto zatruł Odrę. W związku z tym w najbliższy poniedziałek, 31 lipca w całej Polsce odbędą się strajki klimatyczne. Strajki pod hasłem Recepta na klimat odbędą się w każdym województwie. W Wrocławiu taki strajk odbędzie się o godzinie 18 na Placu Powstańców Warszawy 1 przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szanowni Państwo, polityka klimatyczna w Polsce nie istnieje od 8 lat i trzeba to w końcu jasno i prosto powiedzieć do wszystkich. Trzeba powiedzieć to do wszystkich, ponieważ my, młode pokolenie, chcemy naprawdę, żeby nasze dzieci, nasze wnuki, żebyśmy my sami mogli żyć w czystej, ekologicznej Polsce, w której nie będziemy się obawiać, że za chwilę za naszym płotem pojawi się nielegalne wysypisko śmieci albo składowisko chemikaliów, tak jak to ma miejsce na przykład w Wołominie. Ostatnio na konferencję w Wołominie nieproszony przyjechał pan minister Ozdoba. Niestety bardzo źle się zachowywał, chciałem mu wypisać receptę, ale recepta dla pana ministra to za mało. My musimy napisać jako młode pokolenie receptę na klimat. Przypomnę, zaczęliśmy od takich rządów, których nawet Janów Podlaski przeszkadzał. Potem mieliśmy wycinkę na gigantyczną skalę lasów i to w sposób dramatyczny. Druga rzecz, która bardzo mnie martwiła cały czas, to pamiętam ten sprowadzany węgiel z Donbasu. Trwała wojna, dalej ten węgiel był sprowadzany kosztem naszych kopalni. Ale te 8 lat niestety jest to czas fatalnej, niszczycielskiej aktywności obecnej władzy. Młodzież z nowej generacji zaczęła wychodzić na ulicę ze strajkami klimatycznymi jeszcze w 2019 roku, ale niestety do tej pory nic się nie zmieniło. Między 2015 a 2018 rokiem import śmieci do Polski wzrósł trzykrotnie. W ciągu wszystkich lat rządów PiS-u to już 250 milionów ton odpadów, które są tutaj składowane i których efekt widzieliśmy w zeszłym tygodniu w Zielonej Górze. W Polsce w 2021 roku wyemitowano ponad 190 milionów ton CO2. To wzrost o ponad 12% względem roku ubiegłego. Oni dalej chcą inwestować w brutalną politykę dotyczącą wyniszczania naszego kraju. Chciałem powiedzieć, że nasze pokolenie nie jest bez winy. Przez ostatnie 30 lat często z uzasadnieniem mieliśmy ważniejsze powody, żeby się zajmować różnymi innymi rzeczami. Jednak ostatnie 8 lat, które miało być czasem prosperity w Polsce i naprawdę dobrej zmiany, okazało się, że nie poszliśmy w ogóle naprzód, natomiast cofnęliśmy się. Pytań, szanowni państwo, jest wiele, ale odpowiedzi są znane. W tym sensie, że po prostu politycy PiS-u zatruli nie tylko Odrę, zatruwają ludzkie umysły, ale zatruwają nam Polskę, pozwalając zwozić do Polski odpady z całej Europy. I to jest po prostu złe. Złe dla państwa polskiego, złe dla tych pokoleń następnych, dla młodych ludzi, dla których klimat jest bardzo ważny, dla których środowisko jest bardzo ważne. I my dzisiaj stajemy obok nich, ramię w ramię, w walce o klimat. Echo 24, Nina Jewtuszenko.